Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj przyjechałam nad rozlewiska Bugu. Ja tutaj już robiłam w tych okolicach zdjęcia. No robię je po prostu tutaj od czasu do czasu. Co prawda mam dosyć daleko z domu, bo aż godzinę muszę tutaj jechać, ale warto. Tutaj są rozlewiska wody, a dzisiaj przez to, że jest bardzo wysoki poziom wody, to one wyglądają też inaczej niż no wtedy, kiedy ta woda jest na takim normalnym, umiarkowanym, powiedzmy, poziomie. Przez to, że ta woda tak się zmienia, raz jest wysoko, raz nisko, no to właśnie to jest super sprawa, ponieważ to jest niewyczerpany temat do zdjęć. Nastawiam się na zachód słońca. Na razie jeszcze jest godzina druga, więc sobie tak spokojnie spaceruję i się rozglądam, ale bardzo liczę na zachód słońca tutaj. Jest kilka miejsc, które chciałabym zwiedzić dzisiaj. To jest pierwsze, ale mam zamiar też udać się w kilka innych. Niektóre z nich znam, a niektóre mam zamiar odkryć po drodze, ponieważ ten poziom wody powoduje, że być może miejsca, które normalnie fotograficznie nie byłyby takie bardzo ciekawe, no teraz okażą się super. Rękawiczki jednak są potrzebne. Jest całkiem zimno. Zrobiłam kilka zdjęć. Są fajne, ale troszeczkę za mało elementów. Jest za dużo takich drobnych rzeczy. Drobnych krzaczków, drobnych, nie wiem czy to będzie widać, o takich drobnych rzeczy. Fajne jest słońce, ponieważ nie jest takie mocne, na maksa świecące, tylko daje taki efekt, taki jest jakby troszeczkę za mgłą, więc jest takie złagodzone. Cienie już są długie, więc mam nadzieję, że za chwilę coraz ciekawsze kadry będzie można robić. No i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to muszę zmienić buty. Są mi potrzebne kalosze, ponieważ jest teren bardzo podmokły i nawet tam, gdzie wydaje się, że jest zielona trawa, czy powiedzmy sobie takie, no, takie brązowe coś, to jak się na to nastąpi, to noga się całkiem mocno zapada. Więc w następnym miejscu zmieniam kalosze, a tutaj, no tutaj zrobiłam kilka ujęć. Tak fajnie, ale na razie jeszcze to nie jest to, o co mi chodzi. Myślę, że jak będzie to słońce takie mocno zachodzące, to będzie super. Jestem w kolejnym miejscu. To jest to miejsce, w którym ostatnio byłam, robiłam zdjęcia, ale nie udało mi się wówczas nagrać filmu. Do tego miejsca ja jeszcze będę wracała, bo nastawiam się tutaj na zdjęcia o zachodzie słońca, czyli gdzieś mniej więcej za godzinę to się zacznie. Na razie pojadę dalej, będę szukała fajnych jeszcze miejsc na kadry o tej porze. Oczywiście teraz też tutaj kilka zdjęć zrobię, bo przecież serce by mnie bolało, jakbym odjechała stąd, bo a może się okazać, że właśnie taka pogoda, takie właśnie słońce będzie najlepsze. Więc zrobię tutaj kilka kadrów, potem tutaj wrócę o zachodzie. Przed chwilą byłam jeszcze w jednym miejscu, gdzie też robiłam zdjęcia, ale nic nie nagrałam, ponieważ był tam obok taki dom. W tym domu za płotem biegały sobie psy. Jak tylko mnie zobaczyły, to tak zaczęły szczekać, że no nie dało się nic nagrać. Po prostu tylko psy było słychać. To, co tutaj jest ewidentnie na plus, to fakt, że jest wiatr. I są te takie drobne fale, które ja lubię na wodzie, że ona nie jest taka, no po prostu stojąca zwykła woda, tylko że są te takie drobniutkie fale. Ja to strasznie lubię, a przynajmniej teraz mam taką fazę, że to lubię. No może kiedyś mi się to zmieni, ale na razie bardzo mi to odpowiada. Natomiast to, co jest tutaj minusem, to ta woda, która robi bardzo fajną robotę przez to, że zalała całą tą łąkę i te drzewa tak jakby w tej wodzie są osadzone, ale
problem jest taki, że nie można podejść do nich bliżej, więc no to oczywiście to można załatwić zoomem, ale chodzi mi o to, że nie można ich z jednej strony, z drugiej strony sfotografować, nie można wejść pomiędzy te drzewa, no bo ta woda tutaj jest ewidentnie głęboka. To nie jest woda po kostki, to jest woda, no tutaj myślę, że przy brzegu, myślę, że bardziej nawet niż po kolana. Liczę na to, że za chwilę, jak tutaj wrócę, będzie zachód słońca i te wszystkie czerwienie i te wszystkie inne kolory pięknie się będą w tej wodzie odbijały. Podjechałam teraz od drugiej strony. Mam nadzieję, że troszeczkę uda mi się chwycić inaczej te drzewa. To jeszcze nie jest zachód, więc no, więc inny klimat póki co. No dobra. To jadę w następne miejsce, a tutaj wrócę za chwilkę, kiedy będę miała już pełen zachód czerwony i krwisty. Jestem w nowym miejscu. To jest moje drugie podejście już do tego miejsca. Poprzednio jak tu byłam, woda nie była aż tak wysoka, chociaż tutaj zawsze chyba jest woda. Problem jaki mam z tym miejscem jest taki, że po drugiej, druga strona jest dosyć daleko i nawet używając zooma ciężko jest zbudować plany. Ciężko jest też chwycić jakiś taki główny motyw. Nie ma tam po drugiej stronie jakiegoś takiego wyraźnego głównego bohatera. Trochę liczę na te drzewa, które tutaj z wody wystają, więc być może one dadzą mi szansę na to, żeby zbudować jakoś to zdjęcie. Te po drugiej stronie też będę, te drzewa też będę próbowała jakoś złapać, ale wielkich nadziei nie mam. Zrobię tutaj kilka zdjęć i wracam już do tych dwóch miejsc, które mam upatrzone, czyli wierzby i wcześniej jeszcze takie jedno rozlewisko, gdzie troszeczkę mam zamiar chwycić takich wysepek może, jakichś takich trzcinowych, takich, no takich trzcin wystających z wody. To dosyć dobrze też się zapowiada, czekałam aż słońce zejdzie trochę niżej. Także zobaczymy, no tutaj chwilę pobędę, zrobię te drzewa i jadę już na tamte upatrzone wcześniej miejsca. To już jest przedostatnie miejsce. Za chwilę będę jechała już na te wierzby. Natomiast tutaj po drodze natknęłam się jeszcze na takie rozlewisko, na którym buduje się właśnie dużo planów. Więc jest szansa, że to będzie fajnie wyglądało. Co prawda jest tutaj też dużo takiej drobnicy, więc to takie, wiecie, na dwoje babka pisała. Może się okazać, że to będzie strzał w dziesiątkę, a może się okazać, że to będzie niewypał, że będzie pełno różnego rodzaju jakichś patyków, niepatyków w wodzie, jakichś takich tego typu rzeczy. No nic, no trzeba poeksperymentować, zobaczymy. Widzę tutaj okiem kilka fajnych motywów, ale wiecie, oko to jest jedno, a to co aparat potem widzi, to jest druga sprawa. Więc za chwilę spróbuję tutaj coś ładnego złapać, bo potencjał w tym widzę. Pytanie, czy nie będzie za dużo takich właśnie drobnych, jakichś takich śmieciowych historii w tym. Tak jak podejrzewałam, jest tu strasznie dużo takich drobnych elementów leżących w wodzie i one powodują, że to się robi taki chaos w tego krajobrazu. No i jestem w ostatnim miejscu, upatrzonym. Za mną zachód słońca, rozlewiska Bugu. No i tutaj są wierzby. Zrobiłam im zdjęcia już wcześniej bez tego, tej pięknej pomarańczowej zorzy, a teraz w takim świetle teraz też będę chciała je chwycić.
Mam nadzieję, że pięknie będzie się światło w wodzie odbijało. Teraz zrobię kilka ujęć tutaj z dołu, bo zeszłam, to jest taka skarpa i zeszłam z niej na dół, więc zrobię kilka zdjęć z dołu, może z poziomu wody, może troszeczkę wyżej, a potem też oczywiście na koniec i ze skarpy. Przy tego typu zdjęciach przeszkadza mi to, że te drzewa, które tam sobie rosną, one oczywiście mają za sobą dalszy ciąg krajobrazu. I ten dalszy ciąg krajobrazu, no niestety powoduje, że one są w pewnym momencie cięte, odcinane. No to jest góra, dół, wiadomo. Dlatego tak fantastycznie w takiej sytuacji sprawdzają się mgły, bo one nie tylko odcinają od zewnętrza te drzewa, ale też powodują właśnie, że nie ma tego cięcia. Ja tu próbowałam z dołu chwycić te drzewa, ale niestety to nie bardzo się sprawdza, bo nie mogę podejść na tyle blisko, żeby ten horyzont po prostu zszedł no, bardzo mocno na dół. Więc niestety będą one w pewnym miejscu cięte i nie ukrywam, że ewidentnie mi to przeszkadza. Tak to teraz wygląda. Jest pełen zachód słońca. Jest naprawdę obłędnie. Wieje wiatr, całkiem taki nawet, całkiem. No nie jest to urwanie, nie urywa głowy, ale jest no całkiem ten wiatr spory. Fajne są te fale, takie jak lubię na wodzie. Jakieś ptaki tam sobie pochukują. Kwaczą czy co tam. No jest pięknie. Szybko teraz idę w stronę słońca, żeby jak najwięcej zdjęć tutaj móc zrobić. Psy szczekają, słońce zachodzi, a ja w tym miejscu no, te przepiękne wierzby w zachodzącym czerwonym świetle będę teraz fotografowała. To już jest ostatnie miejsce i ostatnie zdjęcia, jakie tutaj robię. Jest naprawdę fantastycznie. Słońce przepięknie zachodzi. Na dodatek pojawiły się takie rozproszone, takie chmury, nie chmury. To znaczy, bo przez cały dzień słońce było za taką jakby rozproszonymi, cienkimi chmurkami. A w tej chwili te chmury tak się pozbijały trochę w takie nitki, więc mam nadzieję, że to też będzie na zdjęciach fajnie widać. Tutaj udało mi się znaleźć taki moment, w którym mam inaczej. Udało mi się tak wykadrować te drzewa, że pozbyłam się tego nieszczęsnego pasa horyzontu z inną roślinnością. Czyli mam nadzieję, że będą takie zdjęcia, gdzie drzewa nie będą cięte na pewnej wysokości. Że będzie po prostu pas wody, drzewa i bardzo blisko będzie to właśnie to takie cięcie horyzontu. Zrobiłam je nisko z dołu, w związku z tym to wszystko się tak jakby podniosło i pozbyłam się tego jakby drugiego planu. Generalnie drugi plan jest oczywiście najczęściej bardzo pożądany i ja zazwyczaj właśnie szukam czegoś, co by mi ten drugi plan zbudowało. Ale tutaj jest taka sytuacja, że jak są, zresztą w przypadku innych, w ogóle w przypadku takich drzew, jakby pojedynczych drzew, czy samotnie rosnących drzew, czy jakiegoś takiego szpaleru powiedzmy drzew, który ma być głównym bohaterem zdjęcia, często jest tak, że właśnie ten, to, co jest na drugim planie, jakby rozcina nam to drzewo na pół. Rozcina, ten drugi plan jest też ciemny, więc to drzewo w pewnym miejscu zlewa się z tym, co jest za nim. Dlatego tak bardzo pożądane w takich sytuacjach są przecież właśnie trzciny, chciałam powiedzieć, mgły, bo one odcinają tego głównego bohatera, odcinają w tym przypadku drzewa od tego tła. I tutaj, ponieważ no, jest taka pogoda, jaka jest, mgły nie ma,
ten drugi plan też nie jest jakiś taki sam z siebie, żeby był jakiś delikatny, tylko jest dosyć mocny, bo to jest po prostu na drugim brzegu rzeki rosnące ciągiem zbite w jeden taki mocny, czarny, ciemny ciąg drzewa. Więc jak w momencie, kiedy zeszłam niżej z tym wszystkim, to mi zniknęło, no i to było naprawdę super. Nie mam nic więcej do dodania. Żegnam się z Wami. Lajkujcie, subskrybujcie i przede wszystkim komentujcie. I do zobaczenia następnym razem. Pa!